Cześć wszystkim, z tej strony pomidorem.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej z Far Cry'a. W dzisiejszym odcinku przeczytamy sobie dwóch użytkowników, ponieważ oni zadali aż trzy pytanka i dzisiaj zabierzemy się za kolejne cztery misje, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. No i dobra, rozpoczynamy misję o nazwie... Regulator, jest to dziewiąta misja i dzisiaj sobie przejdziemy kolejne cztery, czyli najprawdopodobniej dzisiaj będziemy mieli już 12 na 20 misji, czyli już taką ponad połowę grę. I co, czas na regulatora. Regulator jest to jedna z moich, można by powiedzieć, ulubionych misji, aczkolwiek jest jeden punkt w tej misji, którego bardzo nie lubię, zresztą jak prawie w każdej misji, i do niego najprawdopodobniej w końcu dojdziemy, tak więc F. Słyszałeś coś? Rzucamy granata. Dobra, tam widzę, że są typiarze, co we mnie strzelają. Zawsze się przydaje. Aha, tu cię mam, cwaniaku. Dobra. Kolejny padł. Widzicie, tam był na samej górze typ. Ale dobra, idziemy sobie tutaj, ponieważ tutaj te ziomki mają w sobie sporo amunicji i mi się to, nie będę ukrywał, że przyda. Za niedługo sobie zaczniemy czytanie komentarzy. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o wspomnienia z tą misją za dzieciaka, to przyznam, że końcówka tej misji mnie bardzo dobijała. Nie będę tego ukrywał w żadnym wypadku. Aczkolwiek, bo tutaj jest pewne ale, mój tata zawsze miał z nią problemy. Ja pamiętam, jak tata zawsze zarywał nocki, żeby przejść tą pierdzieloną rebelię. O, czyżby? A stąd? To oni stąd przyszli. O kurde. Tam będzie ziomek z bazuką, z tego co ja pamiętam. Więc trzeba będzie lepiej uważać. Właśnie o wilku mowa. Ja, ale zrypałem. Padł? O, ty heada dostał chyba. Coś mi się tak wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy. Wejdźmy sobie tutaj. O! Dobra. Dobra, nie zostają oni zaalarmowani, tak więc całe szczęście. What the fuck? Czekajcie chwilę. Bo mi się tu OBS crashuje. No. Uhuhu. Gdyby tylko miał więcej ammo do tego. A bo wiecie co? Zrobimy mały eksperyment. Na chwilę wyrzucę tego P90 i wezmę sobie wyrzutnię rakiet. Ich tutaj pociśniemy trochę. To jest snajper, co nie? Jo. Padł. Wszyscy zdenerwowani, bo zobaczyli, że coś jest nie tak. Tam są jeszcze. Dobra, jeden odleciał. Co, czy coś tutaj jeszcze się dzieje? Tam są. Oni tego nie przeżyją, jak nic.
Znaczy, przeżyją może, ale zobaczymy. Dobra, a tutaj ktoś jeszcze jest tym? Jo, jest tam jeszcze jakiś ziomek. Dobra, to się z nimi już rozprawię ten. Jak ja pójdę tam. Z nimi się rozprawię w obozie już. Nie będę tutaj świrował pawiana. Choć szkoda, że... Ej! Dobra, bo wyrzutny rakiet mi się nie przyda. Chcę moje z powrotem P90. Idziemy do góry. Dziękuję. I teraz na dół. Eureka. Dobra. Lecimy se dalej. Pociśniemy ich albo z P90, albo z M4. Na chwilę obecną obóz wygląda tak, że jest w miarę tu wszystko oczyszczone. Aczkolwiek wiem, że po prawej stronie kręcą się tutaj te downy, ci robotnicy. O! Patrzcie, on pływa se. A! Został zabity. Dobra, oni tam są, więc walić w sumie ich. A spróbuję to ten, żeby wybuchło. O lol! Ten samochód jest nieśmiertelny, dobra, okej. Dawajcie, do góry, Jack, do góry. I teraz... jedziemy wyciągiem. Jakkolwiek to brzmi. Gdzie był ten snajper? Gdzie jest ta snajperka? Ona chyba tu była. Ja pamiętam zawsze, że ja tego snajpera zawsze omijałem. Nie wiedzieć czemu. Ej! Nie ma tej snajperki? No co wy dajecie? Gdzie on zginął? To nie było... Nie, to była M4? Naprawdę? To po co ja się starałem, żeby go zabić? Ej, w sumie, pamiętacie noc na gołowce, ostatnią misję, którą robiliśmy? To ona miała też takie zakończenie, tylko że tutaj nie jest zakończenie misji, tylko że dalszy ciąg. Słyszałeś to? Najlepiej walić im w heady. Tu jest jeszcze jeden, widziałem. Kurde, no co się z wami dzieje? Wy heady same dostajecie i wy nic nie robicie. O, jedziemy wózkiem widłowym. Dobra. Żarty na bok, lecimy dalej. Co to? Co tu się stało? Trzech już padło. I kolejny pad. Nice. Znajdź pierwszy węzeł. Dobra, lecimy. Odczytuję w budynku impulsy ciepła. Uważaj, w wielu miejscach grozi ci niebezpieczeństwo. Co to tam jest? Wszystko w porządku? Zostaje to bez komentarza. Dobra, jestem z wami z powrotem. Czytuję w budynku impulsy ciepła. Uważaj, w wielu miejscach grozi ci niebezpieczeństwo. Tam jest, co tu się stało? I jesteśmy tutaj. To nieźle. No ale mamy tu punkt save'u. What the fuck? Co oni odwalili tu?
Dobra, nieważne. Teraz zrobimy tu naparzankę. No ciebie bolało. Dobra, gdzie jest tutaj ten? Bo ja pamiętam... O, tu sobie jeszcze. Czyli on już padł. O, od dołu mogę wziąć. A to ciekawostka. Widziałem. Już mała, skąd oni się biorą? Ja nie wierzę w to po prostu. Dobra. Okej, jesteś w pobliżu pierwszego złącza. Zwiększ ciśnienie do maksimum. Dobra robota. Lokalizacja następnego jest już zaznaczona. Muszę iść teraz naokoło. Fuck this. No trudno się mówi. Żyje się dalej. Jestem na miejscu. Drugie złącze na 100%. Lokalizacja ostatniego jest już zaznaczona. To powinno wystarczyć. Ale poleciał. Dobra. Czas na najgorszy moment w tej misji. W sumie pierwszy najgorszy, bo to już jest końcówka misji. Dla tych, co nie wiedzą, praktycznie ta misja jest dosyć króciutka. Widziałeś to? No i teraz wszyscy będą przychodzili i będą mnie naparzali. Idą z tarczami jeszcze, no co za downy, nie? Gdzie on jest? Ta misja będzie dla mnie wielką, wielką udręką, dlatego pozwólcie, że ja się na chwilę wyciszę i się skupię. Że można by się upiec. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj żadnego pancerza znowu. Bo jestem w dupie, jak nie ma. No i jestem, powiem, że szczerze, nawet w czarnej dupie. Bo ja... O, ale mamy apteczkę, dobra. Aż tak źle nie jest. Aczkolwiek pancerz by się również przydał, albo zbroja. Przecież bym im zgotował niezły numer. No nie ma tu nic, serio. Oj. Czyli nie ma.
Bym musiał ich z AG-36 załatwić. Czyli z tej tutaj broni, co aktualnie mam. Ona ma dosyć ten... Pokażę wam coś, patrzcie na to. No, ta broń potrafi zrobić niezłe kuku na muniu. Jezu, oni przyszli tu. O kurde. Ja nie sądziłem, że oni tu przyjdą. O lol. O kurde, znowu mnie mój supalert przestraszył. Dobra, chodź tu. Ja tu będę czekał na ciebie, ziomek. No gdzie on jest? Tutaj na ciebie czeka Jack Carver. To skoro masz mój numer, to dawaj, hotu. Hotu, się zmierzymy. Ach, ta para jest tak gorąca, że można by się upiec. Gdzie on uciekł? Pilnujcie się! Gdzie on uciekł? Czyli oni muszą być tutaj. Jest! To wszyscy? Nie. Teraz chyba już tak. Dobra, wszyscy wybici są. Możemy stąd już iść. Nareszcie. I możemy przejść do konkretów, czyli do skończenia tej misji, przejścia do pierwszych trzech pytań od Mateo. Kiedy dotrzesz do panelu sterowania, odwróć główny przepływ. To spowoduje potężną kaskadę i zniszczy rdzenie regulatora. Dara, to czas robić rozpierduchę. Ciekawe, co się stanie, jak wcisnę F. Okej. Okay.
Świetna robota, Jack. Siadło główne zasilanie. Wchodzę do archiwum. Wyjdę jednym z szybów wentylacyjnych. Powinnam cię odnaleźć po drodze bez problemów. Zostań w szybie, nie wychylaj nosa i czekaj na mnie. Wreszcie sugestia, z którą mogę się zgodzić. Jestem naprawdę dobry w staniu w miejscu i czekaniu. Co to było? Co to było? Co? Doyle. Zobaczę się z wami na zewnątrz. Hej! Słyszał? Patrzcie, jak porobiłem tę misję. Patrzcie, jak porobiłem tę misję. Jack, słyszysz mnie? Jack! Tak, słyszę. O co chodzi? Jack, są nocy Trigenów. Wygląda na to, że mutowali nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. Zostań tam, gdzie jesteś. Nie przychodź tu. To zbyt niebezpieczne. Co to? Doyle, co masz zamiar zrobić? Nie możesz jej tak zostawić na pewną śmierć. Nie mamy zbyt wiele opcji. Jack, do diabła. Ona jest na drugim końcu wyspy. Poprowadzisz mnie do niej? Mogę spróbować. W porządku. Ruszam. Lecimy z koksem. Tu są same trigeny, nie? No dobra, oni zostali tu porobieni. Więc nadszedł czas na skopanie tyłka tym wszystkim triggerom i tak dalej. Idzie po mnie pewna śmierć, to jest pewne. I tu za Trigen wyjdzie, nie? Chodź tu. Chodź tu. Czyli nikt nie przyjdzie, okej. Myślałem, że to tutaj on przychodzi, ale to jednak nie tutaj. Mówiłem, że średni by przyszedł. Chyba, że on tu przyjdzie. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Jak
Jezus Maria. Idzie. On był tutaj. A raczej chciał iść, bo coś mu nie wyszło. Ale mnie kark boli, ja pierdzielę. Co tam się dzieje? Tu jesteś. No nie wierzę w to, kur... Ugryź mnie w dupę! Kurde, i te, co ja teraz wykombinuję? Bo jak spadę trochę niżej, to... No właśnie, się kurde zabiję. Dobra, zamknęliśmy parę, ale teraz co nie zmienia faktu, że trzeba tu zostać, bo tu zaraz trigeny przyjdą. Małe. Ta różowa bestia się tutaj czai, mówię wam. Dlatego zrobiłem coś takiego. To jest ryzykowne, wiem, ale... Bardzo ryzykowne. O kurwa. Gdzie ten trigger polas? O nie! Co za kolejny przybiegli, nie? Wiedziałem! Wiedziałem, na co się pisze. Tu jeszcze jeden będzie. Mówię wam. Mówiłem! Ta gra pod tym względem strasznie przewidywalna. Słyszałeś coś? Nie. Widzisz coś? Wszystko w porządku? Dobra, trochę byłem zaniepokojony, ale dobra. Tu chwila pauzy. I nadszedł czas na pierwsze trzy pytania od Mateo. Jak zawsze czadowy odcinek, Michał, oto moje pytania. Czy planujesz nagrać kiedyś kolejną grę Crytek'a? Tak dokładniej mi chodzi o pierwszą część Crysis'a. Co sądzisz o dzisiejszym Ubisoft'cie? Jak myślisz, czy Ubisoft nas zaskoczy i wyda pełnoprawny remake pierwszego Far Cry'a? To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie, ziom. Pozdrawiam ci również, Mateo. A co do twojego pytania, a raczej trzech pytań, to czy nagram
ten, czy Crytek zrobi ten, remake Far Cry'a, czy co sądzę w ogóle o Far Cry'u remake? Nie, zaraz, jeszcze raz, czy Crytek wyda Far Cry remake, czy zagram jeszcze w Crysisa 2 na kanale i czy co było jeszcze? Kurde, ja mam bardzo słabą pamięć ostatnio do pytań. A, i co sądzę o dzisiejszym Ubisoftie? Dobra, to zaczynając trochę nie po kolei. Co sądzę o dzisiejszym Ubisoftie? No, tak jak praktycznie każdy, dzisiejszy Ubisoft to jest po prostu klapa. Nie da się tego ukryć. A co do Far Cry'a remake oraz Crysis. W Crysisa mam zamiar kiedyś ograć na kanale. I to całą trylogię. A remake Far Cry'a to w teoretyce już jest. Dokładnie to Far Cry. Wow. Dokładnie to Far Cry na PlayStation 3. Tak więc dzięki ci, Mateo, za pytania. Dosyć szybko się uwinąłem z pytaniami, ponieważ no... Nie wiem, w sumie no... Raczej nie będę nagrywał czegoś, co już jest nagrane. Bo właśnie tylko czym różni się Far Cry ten na PlayStation 3 to grafiką. Przez chwilę myślałem, że to są te króliczki doświadczalne. O Jezus Maria, to jest to! Czy nie, to jeszcze chyba nie to. Czy to? Szczerze nawet nie wiem. Tak, to jest to, ja tej misji nienawidzę. Znaczy tego fragmentu misji nienawidzę. Co to za hałas? Tak, BTW, ta misja nazywa się Kontrola. Widzisz coś? Kurde, oni powinni od razu padać. Przecież oni heada dostają normalnie. Kurde, no. Chcesz więcej? Proszę bardzo. Nie schowasz się. Doyle, te rzeczy są ogromne. Co to do diabła jest? Słyszałem pogłoski. Najemnicy nazywają je grubasami. Uważaj na nich, są dobrze uzbrojeni. Tego już sam się domyśliłem. Ja bym się też takiego czegoś domyślił sam. Tego właśnie nienawidzę w tej misji. Kompletnie. Zrobię ci nową dziurę. Kto to był? Kto to był? A jak myślisz, kurde? Kogo wy ciągle poszukujecie? Kolesia, który was wszystkich zabija. Chcesz się ze mną spróbować? Mam was w dupie. Tyle wam powiem. Klasycznie, mam was w dupie. Oj, a właśnie dlaczego ja też tej misji nienawidzę? Czy no może nienawidzę, ale po prostu dlaczego ta misja zawsze sprawia, że mam o niej takie zdanie? To przez to, że ja z tatą za dzieciaka ja gnoiłem, a tata to zawsze, gdy mówił do mnie, bo wiecie, ja potajemnie grałem sobie tylko w Need for Speedy. Albo w Crashe, żeby nie było, że ja gram w takie gry. To wiecie, to zawsze obserwowałem sobie w nocy tam o drugiej lub o trzeciej, jak tata grał. I pamiętam, że tata zawsze wyklinał tę misję. I chyba mam coś po tacie w tym momencie. Bo również wyklinam tę misję. Jezus Maria!
Ta misja jest najgorsza. Wiecie co, dzisiaj chyba sobie przejdziemy tylko te dwie misje. Że po prostu był odcinek z tego i potem od następnego robimy 5 misji. Wow. Przeżyłem to. O Jezus Maria, ile trigenów wybije. Dobra, idzie grubas. Ten największy trigger z bazuką. Niech to tam poleci. Widzisz coś? Nie! Yeah! Jezus Mary! O Jezus Mario! Nie! Yeah! Dobra, idziemy tędy. Zajmę się asfalcie. Dobra. I chyba najgorszy już jest za nami, z tego co wiem. Bo to już jest końcówka misji. Oh shit! Zginiesz marnie. Patrzcie, ile on ma władowanych tych pocisków i on dalej żyje. On nie ma prawa żyć. On ma jeszcze wyrzutnie rakiet, jak widzicie. Jakim cudem on żyje dalej? Dobra, padł. Czy ktoś mnie jeszcze zaskoczy, nie? Sam się zaskoczyłem. Dobra, powiedzmy, że przeżyję. Niech będzie. Dobra. Kończymy to.
Ach, moja głowa, mój kark. Następna misja to będzie rebelia i będzie to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misja na 20. Czyli będzie ponad połowa gry, wiecie co? Ja sobie teraz zrobię może krótką przerwę. Znaczy krótką przerwę, ja praktycznie tą sesję zakończę. Może jeszcze po południu nagram, zobaczymy. Ale zanim jednak dalej zacznę nagrywać, przyszedł czas na kolejnego użytkownika. Dobrze, przyszedł czas na Tales Dola. Dobry odcinek i montaż, oto moje pytania. Czy planujesz nagrać jeszcze Far Cry 2? Kanapki czy tosty? Czy planujesz nagrać serię z gry Team Fortress 2? Pozdrawiam cię Tales Doll bardzo serdecznie, a odpowiadając na twoje trzy pytania. Czy planuję kiedyś nagrać Far Cry 2? Zobaczymy. Możliwe, że kiedyś zrobię głosowanie. I zobaczymy, jak ludzie zadecydują, choć... Nie będę ukrywał, że jestem większym fanem jedynki niż dwójki, bo jedynka ma w sobie ten klimat. Ale no, zobaczymy. Nie mówię tak, ale nie mówię też i że nie. Kanapki czy tosty? Czy planujesz nagrać serię z gry Team Fortress 2? Team Fortress, a nie Team. Osobiście wolę kanapki, bo ostatnio jestem... może nie na żadnych diecie, ani z tych rzeczy. Po prostu wolę taką długą bagietę z serem, pomidorem, kurczakiem i tak dalej, więc osobiście uważam, że kanapki zwykłe są moim zdaniem lepsze. A co do Team Fortress 2, myślę, że taką serię bym mógł zrobić jak już to na streamach, ale zobaczymy jeszcze. Dziękuję ci Tailsdol oraz Mateo za trzy pytanka i pamiętajcie, że trzy pytanka na odcinek i tam max trzech użytkowników będzie na odcinek. Tak więc mam nadzieję, że ta sesja nagrania wam się podobała, jak i ogólnie, że w sposób ciekawy prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o każdych innych odcinkach na moim kanale, jak i live streamach. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zachęcam do łapki w górę, ale nie przymuszam, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Far Cry'a jedynki. Na razie, trzymajcie się, cześć! Pszuch.